Co się dzieje, Tati? O, ktoś mnie wzywa. Czy możesz mówić wolniej? Lili, nic nie rozumiemy. Jeszcze raz. Miss Ifu, niebezpieczeństwo! Miss Ifu, niebezpieczeństwo! Miss Ifu! Wyruszam od razu. Kolego Miss Ifu, ruszam na ratunek. To są bardzo smaczne jagódki. Zjem jeszcze trochę. Ajajaj. To wcale mi się to nie podoba. Chyba najlepiej sprawdzę, co kombinuje Patty. O tak. Miss Ifu i ja bawiliśmy się, aby zobaczyć, kto najlepiej naśladuje gąsienicę, gdy nagle... pojawiła się Patty. Włożyła Miss Ifu do worka i zabrała go na swojej miotle. Musimy uratować Miss Ifu, ale nie wiem, gdzie on jest. Jeśli chcecie uratować Miss Ifu, udacie się do kopuły. Ale gdzie jest kopuła? To wydaje się być trochę podejrzane. Jest za łatwe. Dlatego będziemy bardzo ostrożni. Aha, chodźmy. O nie, to Miss Ifu. Tym razem mnie nie złapiesz. Jeszcze zobaczymy. Patty raz, Patty dwa, Patty trzy. Ale... Miss Ifu złapie dziś. Co tu się? To było oszukiwanie. W moim świecie wszystko jest dozwolone. Teraz zostaniesz tutaj, dopóki ktoś nie przyjdzie ci na ratunek. A to się nie stanie, ponieważ myślą, że jesteś gdzie indziej. Biedny Miss Ifu. Tati, Tati! Pomóż mi! Nie martw się, Miss Ifu. Wyciągniemy cię stąd. Ale jak to? Nie działa. Oczywiście. Patty zrobiła świetną kopułę. Zabierz mnie stąd! Spokojnie, kolego. Mamy plan, jak cię wydostać. Może poprosimy o pomoc czarodzieja. O, to jest świetny pomysł. Gdzie jest twój dzwonek, Miss Ifu? Zgubiłem go! To nie jest Miss Ifu. To... spoko, kolego. Uratuję cię. Proszę, proszę. Co my tu mamy? Auć. Dotrzymasz towarzystwa Miss Ifu. Ale Tati, to nie jest droga do Wielkiego Czarodzieja. Nie lecimy do Wielkiego Czarodzieja. Lecimy do domu Patty, by uratować Miss Ifu. Wyjaśnię to po drodze. A teraz, skoro nie ma Patty, zamknę magiczną księgę.
Tam. Tres, tris, tras. Przez 3 dni twa moc się osłabi. Znowu zniszczyli mój plan. Dzięki za ratunek. Chyba o czymś zapomniałam. Patty! Zabierz mnie stąd!